Witam serdecznie w murach naszej szkoły. Nazywam się Marek Ledwoch i mam przyjemność kierować tą placówką oświatową. Przepustką do lepszego życia i kariery. Języki obce są atutem naszej szkoły. Uczymy się ich w trzech blokach językowych, podzielonych według stopnia zaawansowania. Nasi nauczyciele używają niekonwencjonalnych metod nauczania. Lekcje multimedialne, drama, symulacje, a nawet piosenki. 525,600 meters. How do you measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter, in strife. In 525,600 minutes, how do you measure a year in the life? Jesteśmy szefowym dowodem wykorzystywania naszych umiejętności językowych w życiu. W czasie praktyki zagranicznej w Niemczech, organizowanej w ramach programu Leonardo da Vinci, mogliśmy sprawdzić nasze kompetencje językowe. W naszej szkole znajduje się 5 sal multimedialnych, w których zajęcia odbywają się w 15-osobowych grupach. Zajęcia, które tu się odbywają, to systemy zarządzania bazami danych, multimedia i grafika, system operacyjny oraz metodologia programowania. Nowym ciekawym technicznym kierunkiem jest organizacja reklam. Programy, w których pracujemy, to m.in. Photoshop, Corel, pakiet biurowy. Natomiast na zajęciach praktycznych poznajemy tajniki fotografii. Rusza nowy profil administracyjno-prawny. Kierujemy go do osób otwartych na kontakty z innymi ludźmi. Kierunki studiów, do których możesz się przygotować, uczęszczając ten profil, to m.in. administracja samorządowa i terytorialna, prawo, socjologia, politologia, polityka społeczna, samorząd terytorialny, filologia polska, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, historia i dziennikarstwo. Przedmioty rozszerzone to polski, historia i wiedza o społeczeństwie. Jesteśmy laureatami wielu konkursów historycznych, zdobywając przy tym indeksy na uczelnie wyższe.
chciałem poinformować Was o tym, że już od września 2010 roku w naszej szkole zostanie otwarty nowy kierunek. Jest to kierunek medyczny, w którym każdy z Was może realizować swoje pasje, takie jak biologia. Każdy z Was, bez względu na to, jak wielkie ma zaległości z gimnazjum, chociaż nie twierdzę, że macie zaległości z gimnazjum, może zacząć swoją naukę, czy to fizyki, czy chemii, czy biologii, zupełnie od podstaw. Atutem naszej szkoły jest to, że w naszym gronie pedagogicznym mamy profesora ze stopniem doktora. Profesor Suli Gałczy Biologii.